No jesteśmy na początku wdrażania nowego programu operacyjnego, stąd tak bardzo ważne jest dla nas konsultacje z partnerami, z tymi, którzy będą z tego programu korzystać. Dzisiaj spotykamy się w gronie limanowskich przedsiębiorców i samorządowców. Mam nadzieję, że będą ważną częścią realizacji tego programu i sporo środków tutaj wpłynie. Podobało mi się to, co Pan powiedział, jeżeli samorządowcy nie staną na wysokości zadania, to Pan do siebie zaprasza przedsiębiorców. Moim zadaniem jest zatrzymanie i pozyskanie przedsiębiorców na teren województwa małopolskiego. Wszystkim samorządowcom dajemy ofertę wsparcia. Chciałbym, aby w Małopolsce przedsiębiorca interesował się wyłącznie swoimi problemami, swoimi inwestycjami. Reszta powinna leżeć po stronie samorządowców. Jeśli znajdziemy partnerów tutaj, a jestem przekonany, że znajdziemy, to dobrze by było, żeby funkcjonowali na terenie powiatu limanowskiego, bo ten teren potrzebuje miejsc pracy, potrzebuje inwestycji, potrzebuje po prostu wzmocnienia gospodarczego. I ostatnie pytanie ode mnie a propos oczywiście inwestycji w Porębie Wielkiej. Pan dzisiaj mówił o tym, że ta inwestycja jest już planowana i będzie finansowana. Bodajże w październiku ubiegłego roku wydałem koncesję na wody geotermalne w Porębie Wielkiej. Również wówczas zadeklarowaliśmy chęć objęcia wsparciem całej dokumentacji, która będzie służyła rozwojowi nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę, która jest niezbędna, ale również przygotowała, że tak powiem, możliwość inwestycji w sektorze prywatnym. Dzisiaj ten projekt został przez Zarząd Województwa zatwierdzony. 845 tysięcy dotacji powinno pozwolić na przygotowanie do połowy, maksymalnie do końca 2015 roku, całościowego programu rozwoju w pełni wykorzystującego złoża geotermalne Porębie Wielkiej.